Gołębia, którego nam przeznaczył na aukcję Jan Hojmans, zaprezentuje teraz ksiądz Jerzy. No rzeczywiście udało nam się dzięki Florianowi Hendriksowi, który nam pomaga też w aukcji i jak gdyby zaprasza hodowców holenderskich, udało nam się zaprosić do aukcji, no właśnie, Jana Hojmansa. Będzie osobny filmik, który Manfred Bula nagrał z tym hodowcą, ale chcę powiedzieć, że jest to gołąb wyjątkowy. Jan Hojmans to jest człowiek, który od kilku lat święci sukcesy w Holandii, zdobywa pierwsze nagrody w lotach narodowych, jego gołębiami wygrywają ludzie. Zgodził się bez problemu podarować gołębia na naszą aukcję. I co możemy o nim powiedzieć? Gołąb ma numer NL17-141-1660 i jest, jak to zaznaczy już w samym rodowodzie na samej górze Jan Hojmans, to jest wnuk, tak można powiedzieć, słynnego gołębia Hary. I tu oprócz tego, że występuje córka Harego, to jest jeszcze brat Harego. Natomiast sparowanie z góry jest bardzo ciekawe, bo jak na filmie zaznacza, wmieszał tu w te gołębie także gołębie dalekodystansowe. Także to jest taki gołąb do rozpłodu na nasze polskie warunki, na dystanse, o których możemy powiedzieć między 300 a 1000 kilometrów. Naprawdę pięknie zbudowany gołąb. To samczyk chyba jest, nie? Tak mi się wydaje, że to będzie samczyk.